Koszykarze z Telmetu rozegrają zaległe spotkanie z AZS-em Koszalin. Z zielonogórskimi koszykarzami tuż przed wyjazdem spotkała się ekipa timeoutu. Drużyna z aspiracjami, także w zeszłym roku byli na trzecim miejscu i myślę, że apetyty mają podobne. Dotychczas ten sezon nie układa im się po ich myśli, natomiast na pewno nie można lekceważyć. Musi być dobrze, graliśmy dobrze w Tarnobrzegu. Moim zdaniem w Koszalinie będzie o wiele ciężej, nie ukrywajmy tego, ale dobrze trenujemy, jest forma, jest ta atmosfera, więc aby była dobra tak dalej, bo nam zależy na tym, więc żeby była dobra, trzeba wygrać, więc będziemy się starać. Myślę, że to gdzieś w trakcie tego sezonu poszło troszeczkę w zapomnienie, bo tak trochę złudne jest oblicze tej drużyny, ale teraz myślę, po tych przebudowaniach składu dołączy do nich Jeff Robinson, który w zeszłym sezonie był naprawdę kluczowym zawodnikiem. Jest teraz jeszcze Trybański pod koszem, także na pewno będą się bili. W formie niezłej jest Sek Henry, także musimy tak naprawdę na wszystkich uważać i być skoncentrowani, tak jak to miało miejsce w Tarnobrzegu. Jeżeli tak zaczniemy spotkanie, to jest ten spokojny wynik. Z listy liderów AZS-u Koszalin wykreślono Seka Henry'ego, który został zawieszony przez Polską Ligę Koszykówki i w dzisiejszym meczu nie wystąpi. Amerykanin naruszył przepisy antydopingowe, a jego licencja okresowa została zawieszona do czasu wydania oficjalnego orzeczenia sędziego dyscyplinarnego PLK.